ChatGPT od kilku tygodni nie schodzi z nagłówków wszystkich portali internetowych, gazet czy nawet telewizji. Niektórzy są zachwyceni jego możliwościami, ale inni wręcz przeciwnie uważają, że to jest taki praktyczny, namacalny dowód na to, że sztuczna inteligencja już wkrótce zabierze nam pracę. Czy jest się czego bać? O tym porozmawiam z zaproszonym gościem, którym jest pan Tomasz Ludziejewski, Chief Data Scientist Silverbullet Solutions. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry. Panie Tomku, ja może zacznę od takiego pytania, dlaczego akurat to taka mała firma, czy relatywnie mała firma jak OpenAI pokazała takie rozwiązanie, a nie któryś z takich potężnych graczy typu Google, Amazon czy Microsoft, którzy zawsze tak pokazują się jako taki, tacy specjaliści od AI, a tu nagle OpenAI wychodzi z takim rozwiązaniem i wszyscy zbieramy szczękę z podłogi. No tak, no to jest ciekawa historia, dlatego że OpenAI powstał już 5 lat temu i powstał w gruncie rzeczy jako taka mała firma o charakterze stricte naukowo-badawczym. W zasadzie powstał jako instytut naukowo-badawczy no, o charakterze takim stricte non-profit. I to dało możliwość pracowania nad jakby kompletnie nowymi koncepcjami stosowania głębokich sieci neuronowych, takich, które niekoniecznie muszą się od razu zwrócić. Tak? Znaczy, ta firma miała od początku dość dużą swobodę w tworzeniu tych rozwiązań i rzeczywiście zaproponowała dość nowatorskie rozwiązania. Zostało się 5 lat temu i wydaje się, że na początku jakby ten pomysł nie został doceniony przez wielkich na rynku i dopiero niedawno się zorientowali, że to rzeczywiście jest wielki przełom, tak? Czyli to wynika głównie z tego, że tutaj naukowcy, którzy pracowali nad tymi rozwiązaniami z zakresu AI, mieli pełną swobodę, a nie musieli tutaj raportować i robić jakichś biznesplanów, że tak, za 2 lata już będą na tym zarabiać grubą kasę. Natomiast oczywiście otrzymali też dość duże granty również od firm komercyjnych i to w zasadzie wszystkich wielkich graczy. To się oczywiście zmieniało w czasie. Natomiast moim zdaniem kluczowe jest to, że to była firma, która miała charakter stricte naukowo-badawczy i mogła się temu poświęcić. A jakie są pana zdaniem takie najciekawsze dzisiaj rozwiązania, czy takie praktyczne wykorzystania ChatGPT? Może również na przykład pan wspomnieć o tym, w jaki sposób wy wykorzystujecie w firmie ChatGPT? No tak, no, ta architektura sieci neuronowych opartych o GPT jest taką architekturą dedykowaną do prowadzenia dialogu i generowania, syntetyzowania wiedzy w postaci tekstu. Oczywiście samo GPT nie jest systemem dialogowym. No i w gruncie rzeczy rozwiązanie ChatGPT nie jest tak naprawdę systemem, który jest systemem dialogowym takim, który może być bezpośrednio wykorzystany w biznesie. To, co jakby różni system dialogowy GPT od systemów zorientowanych na biznes, jest to, że systemy dialogowe czy systemy konwersacyjne w biznesie muszą realizować pewien, oprócz tego, że muszą jakby rozumieć strukturę tego dialogu, muszą mieć zdefiniowany cel tego dialogu. I dzisiaj ChatGPT OpenAI w gruncie rzeczy jest takim systemem konwersacyjnym w otwartej domenie, ale on nie jest systemem dedykowanym do obsługi konkretnych spraw, które pojawiają się w ramach obsługi procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Tak? To jest jakby zagadnienie, które my próbujemy rozwinąć w oparciu o technologię GPT, o sieci, głębokie sieci neuronowe w architekturze GPT. Próbujemy rozwijać w naszej firmie, czyli próbujemy zrobić systemy konwersacyjne oparte o GPT, ale zorientowane na cel biznesowy. Czy mogę to sobie wyobrazić jako na przykład rozmowy z jakimś konsultantem na przykładowo, czyli... Tak, no tym celem typowo może być albo udzielenie jakiejś informacji, zwykle w jakiejś określonej domenie biznesowej, albo wykonanie jakiejś akcji. No w najprostszym przypadku może być to, tym celem może być rezerwacja biletu samolotowego, albo udzielenie informacji o jakiejś usłudze realizowanej przez firmę. Tak? Ostatnio bardzo dużo mówi się o tym, że ChatGPT
zrewolucjonizuje całkowicie rynek wyszukiwarek internetowych. Microsoft już wdrożył takie rozwiązanie w najnowszym Bingu. Ten Bing jest teraz sukcesywnie udostępniany użytkownikom. I tam zamiast takich wyników wyszukiwania w postaci linków do stron internetowych, będziemy od razu dostawać odpowiedź na pytanie użytkownika, który to pytanie będzie zadawał w sposób zupełnie naturalny. Czy to oznacza, że rzeczywiście ten rynek zostanie wywrócony do góry nogami, że teraz na przykład Google ma się czego bać? Wydaje się, że rzeczywiście jest to swego rodzaju rewolucja. Natomiast należy pamiętać o tym, że sam czat GPT nie jest w gruncie rzeczy wyszukiwarką internetową. To znaczy bardziej jest to system, który potrafi syntetyzować pewną wiedzę i jest oparty o pewien model, który jest modelem zamkniętym. To znaczy w momencie, w którym wykorzystywana jest sieć GPT, ta sieć nie kontaktuje się ze światem zewnętrznym i to jest jakby inna cecha niż ta, której do dzisiaj spodziewaliśmy się w zachowaniach wyszukiwarek internetowych, w szczególności od czatu GPT. Nie dowiemy się na przykład, jaki jest interesujący program telewizyjny albo jaki jest program kinowy w naszym pobliskim kinie. Natomiast przyszłością wyszukiwarek rzeczywiście jest zbudowanie systemu hybrydowego, który, tak jak pan powiedział, potrafi udzielać pełnej informacji, odpowiadać na pytania, ale jednocześnie potrafi komunikować się ze światem zewnętrznym, czyli potrafi odpowiedzieć na pytanie o stan jakby bieżącej rzeczywistości. Tak? Właśnie, bo w przypadku ChatGPT. I taki pomysł ma w tej chwili Microsoft i Bing, gdzie rzeczywiście połączone zostaną dwie cechy takie kluczowe dla systemów informacyjnych, czyli informacje o jakby aktualne informacje plus wiedza ogólna syntetyzowana z wielu źródeł, pochodząca wyłącznie z modelu, a nie z otoczenia internetowego. Właśnie, bo w tej chwili w przypadku tego ChatGPT problemem takim dużym dla wielu osób jest to, że on bazuje na wiedzy, którą zdobywał do 2021 roku, czyli te wszystkie informacje, na podstawie których była trenowana tu też sztuczna inteligencja, czy te sztuczne sieci neuronowe ChatGPT, to są informacje z 2021 roku, czyli nic aktualnego ten ChatGPT nie wie, ale ten Bing już teoretycznie powinien mieć dostęp do wszystkich bieżących informacji, czyli ta hybryda to może być zupełnie co innego, zupełnie nowe rozdanie. Tak, no po pierwsze to pokazuje, jak trudny jest proces wytwórczy, proces uczenia tej sieci, bo jakby to był oczywiście do pewnego stopnia projekt innowacyjny, badawczy, natomiast rzeczywiście no prawda jest taka, że opracowanie tego modelu trwało po prostu półtora roku. No stąd mamy jakby, ten model dysponuje wiedzą sprzed półtora roku, natomiast to rzeczywiście ma szansę się zmienić, jeśli ten model zostanie połączony z funkcjami takimi typowymi dla wyszukiwarki, czyli indeksowania treści bieżących dostępnych w internecie, i wydaje się, że to jest bardzo dobry koncept. Panie Tomku, czy ChatGPT może okazywać emocje? Czy można ten system rozzłościć albo, nie wiem, rozśmieszyć na przykład, spowodować, że nas polubi albo się na nas obrazi? W gruncie rzeczy to jest tak, że ChatGPT zachowuje się w taki sposób, w jaki go nauczymy się zachowywać. I tak naprawdę ta sieć była uczona w taki sposób, że ona zawiera pewne, ona była uczona w takim trybie, gdzie jego zachowanie było oceniane przez człowieka i w szczególności ta ocena dotyczyła tego, w jaki sposób ten system generuje odpowiedzi, czy one są akceptowalne, czy nie. W związku z tym odpowiedź brzmi tak, jeśli chcemy, żeby ten system okazywał emocje analogiczne do tego, jak zachowuje się człowiek, to poprzez wprowadzenie takich polityk zachowania się sieci możemy emulować również emocje. Natomiast te emocje nie są emocjami oczywiście sztucznej inteligencji, tylko odwzorowują to, co jakby jest dopuszczalne i czego ta sieć neuronowa nauczyła się w rzeczywistym materiale
na którym ta sieć była po prostu uczona. Więc sieć nie ma emocji sama w sobie, natomiast można nauczyć emulowania tych emocji poprzez odpowiedni dobór materiału uczącego i polityki oceny tego, co jest zwracane przez tą sieć, przez oceny przez człowieka. Panie Tomku, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. I drodzy Państwo, ja od razu chciałbym zapowiedzieć, że ja już z panem Tomkiem umówiłem się na nagranie podcastu dokładnie na temat ChatGPT, więc śledźcie koniecznie podcast IT Business i niedługo nasza rozmowa się na tym podcaście ukaże, gdzie dużo szerzej opowiemy na temat ChatGPT i jego możliwości. Bardzo dziękuję za oglądanie programu IT Business i standardowo zapraszam oczywiście w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo.